Materiał, który udało nam się znaleźć w archiwach telewizyjnych, to był ostatni skok Stanisława Marusarza. Wiesz, jak do niego doszło i co to była za historia z tym związana? Stanisław Marusarz, wiadomo, legenda polskich skoków, popularny dziadek. Wojciech Fortuna wspomina na przykład skok Stanisława Marusarza w 1962 roku, kiedy odbywały się w Polsce Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa FIS. Po renowacji Wielkiej Krokwi Marusarz, wtedy 49-letni mężczyzna, oddawał tam taki honorowy pierwszy skok i pofrunął gdzieś ponad 100 metrów. A w 79 roku, jak nie trudno obliczyć, no był Stanisław Marusarz o 17 lat jeszcze starszy, więc miał, jeśli dobrze liczę, 66 lat, prawda? 66-letni skoczek narciarski, który skacze, jest w stanie ustać ten skok. To jest absolutny fenomen, to jest coś niezwykłego. Zresztą, no, jeszcze raz podkreślę, nie byłoby Wojciecha Fortuny i złotego medalu, pośrednio też nie byłoby Adama Małysza i tego fenomenu, gdyby nie było Stanisława Marusarza. Zobaczmy fragmenty filmu Janusza Zielonackiego zatytułowanego Dziadek. To jest film o Stanisławie Marusarzu. Tu. Ciekła, bez, z kijkami będziemy skakać? Nie, bez kijków. Wal na górę. Już idę. Dziadku, a ty też będziesz skakał? Tak. A jak? Bardzo dobrze. Żebyś jeszcze dalej skakał, to by było bardzo fajnie. Dziadku, teraz ty idziesz skakać. Ja ci będę mierzył. Dobrze, Kuba. Ale mnie prasło, Kubuś. Za twardo dla mnie było. A dobrze ci się skoczyło? Dobrze mi się skoczyło. A ile metrów? 7 metrów i tak jeszcze 0,5 metra. Tak, 0,5 metra, dobrze. Olimpiada 48 rok, olimpiada 56. W 57 ostatni raz startuję. Pełne 30 lat byłem w reprezentacji. Zdobyłem 27 tytułów mistrzowskich różnych narodowości w różnych dyscyplinach narciarskich, największą ilość skoków. I w życiu oddałem ponad 10 tysięcy skoków. Przeleciałbym ponad naszą ojczyzną. Międzynarodowy komitet, turnę 4 skoczni, Austria NRF. Pierwszym gościem honorowym był Birger Ruth, a ja zostałem zaproszony jako drugi w 66 roku. Birger Ruth ma ponad 60 lat i tu na parkiecie robi salta w tył i przód. Ja myślę sobie, co ja mam teraz zrobić jako ten drugi gość honorowy. Narty są, pożyczam od najmłodszego naszego narciarza. Jestem na rozbiegu, godzina druga. Ma się rozpocząć konkurs skoków, jest starter na górze, ja dochodzę do niego i mówię, ja pierwszy skaczę. Proszę Państwa, parę słów i mówi do mnie tak. Słuchaj, czy ty zwariowałeś, że chcesz skakać? A ja mówię do niego, nie bój się o mnie. Mam dwa cele. To jest zadanie moje. Żeby nasi zawodnicy byli zdopingowani moim skokiem, a Niemcom chcę pokazać, ci, którzy mnie skazali na karę śmierci, żeby wiedzieli, że ja żyję, że ja jeszcze u nich podskakuję.
Autor tego filmu, zatytułowanego Dziadek, Janusz Zielonacki, jest naszym gościem. Jak udało ci się namówić bohatera do udziału, do takiego skoku, do wykonania takiego skoku w wieku 66 lat? To naprawdę ryzykowna sprawa. Wiesz, ja się urodziłem w Zakopanem i wyrastałem w legendzie dziadka Stanisława Marusarza. No i jednym ze swoich obowiązków jako Zakopiańczyka było to, żeby nakręcić film o Stanisławie Marusarzu. Znałem się wiele lat z dziadkiem. Oczywiście z całym szacunkiem do niego, panie Stanisławie, mimo że miał taką ksywę, dziadek po prostu. No i namówiłem go, tym bardziej, że Stanisław Marusarz miał fantastycznego wnuka, Kubę, syna Piotra Marusarza, no, któremu uważałem powinien coś tam przekazać ze swojego życia. No i nie wyobrażałem sobie i cały czas od samego początku, jak układaliśmy scenariusz, no, dziadek musi oddać swój ostatni skok. No właśnie, to był twój pomysł? To... No mój pomysł, no, a dziadka namawiałem, żeby ten pomysł zrealizował. No i była taka sytuacja, skok trwa kilka sekund. No, a mnie zależało bardzo na tym, żeby ten skok trwał znacznie dłużej. To były takie czasy bardzo prymitywnego sprzętu, nie to co dzisiaj, że tam jedzie facet, ma kamerę na kasku i jedzie po slalomie. Nawet w telewizji nie było takiej kamery, która mogłaby oddać ten skok w sposób subiektywny, to znaczy tak, jak odczuwa to skoczek. Mój kolega operator miał swoją prywatną kamerę, takiego Kodaka płaskiego, ale jak teraz skoczyć z tą kamerą? W telewizji w Krakowie, w warsztacie, zrobiliśmy taką metalową zbroję w całym tego słowa znaczeniu. Do tej metalowej zbroi przyspawany został taki wysięgnik, do którego można było przykręcić tę kamerę. Problem tylko był taki, że to był marzec, o ile sobie przypominam. Była piękna pogoda. Krokiew ma swój skłon w kierunku północnym, czyli cała Krokiew była w cieniu, natomiast wybieg był w słońcu. No i oczywiście dziadek skoczył, tam pędziły narty idealnie, a jak wjechał na mokry śnieg, no to zaraz mu podcięło te narty, no i na filmie, zresztą w rzeczywistości się wywrócił, ale no, wspaniały facet, nic nie powiedział, jak strasznie ten skok przeżył, ale wiedziałem, że ogromnie przeżył. Ale też filmowo, jak się okazuje, to było bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. No żeby... było, to takie czasy, siermiężne takie czasy były i mało kto sobie dzisiaj zdaje z tego sprawę, bo teraz kamerka na kasku no, jest tej wielkości i nie ma problemu, a drogą radiową przekazuje się obraz, prawda? Oh!
tak to wyglądało.